Hej wszystkim nazywam się Natalka Winkler. Jestem studentką pierwszego roku Lingwistyki do Biznesu na Uniwersytecie łódzkim i zostałam zaproszona przez Marysię, żeby opowiedzieć Wam nieco więcej o programie Oper, który umożliwił mi w tym roku wyjazd miesięczny do Hiszpanii. I po prostu chciałabym się z Wami podzielić tym niesamowitym doświadczeniem. Podpowiedzieć, jak coś takiego zorganizować, na co zwracać uwagę, a także po prostu zachęcić Was do udziału, ponieważ uważam, że jest to jedna z najlepszych form odkrywania nowych miejsc oraz nauki języka obcego, a przynajmniej jedna z najlepszych form, jakiej ja jakich ja doświadczyłam w swoim życiu. Okej, okay, to może na samym początku, czym w ogóle jest oper? Ponieważ w tym roku dowiedziałam się, że bardzo wiele osób nie wie co to takiego, mimo że zawsze gdzieś z tyłu głowy miałam wrażenie, że jest to coś bardzo popularnego i że bardzo dużo się o tym mówi na polskim YouTubie, na TikToku, na Instagramie, ale później robiąc prezentację na studiach, yy, okazało się, że tak naprawdę z mojej grupy była może jedna osoba, która o tym wcześniej słyszała. A więc program OPER polega na tym, że wyjeżdża się do innego kraju, mieszka się u host rodziny i pomaga się w opiece nad dziećmi, w takich domowych różnych porządkach i takich po prostu. Dostaje się takie lekkie zadania, że tak powiem, ponieważ nie jest to nic skomplikowanego. Z reguły jest to jakieś odkurzanie, zmywanie, czyszczenie, nakrywanie do stołu. Czyli takie po prostu obowiązki domowe, że tak powiem, dlatego że cała idea pro programu opiera się na tym, że e, jest się jakby częścią tej host rodziny właśnie. Dlatego jest to, jest to takie ciekawe doświadczenie, ponieważ przez określony okres możecie po prostu poczuć się jak mieszkańcy innego państwa i w pewien sposób stać się częścią jakiejś innej rodziny, która jeszcze nie mówi w waszym ojczystym języku najczęściej, więc jest to naprawdę wyjątkowe doświadczenie. Co więcej, to wszystko jest darmowe. Rejestracja na stronie operworld.com również jest całkowicie darmowa dla osób szukających rodzin. Dla osób szukających rodzin jest to całkowicie za darmo, eee, jednakże dla rodzin, które szukają sobie po prostu oper, jest to już coś płatnego i jest to moim zdaniem bardzo dobre zabezpieczenie przed po prostu nieodpowiednimi osobami, które mogłyby chcieć po prostu wykorzystać Wasze dane. Eee, co więcej, cała rejestracja jest naprawdę bardzo prosta. Poniekąd przypomina to rejestrację na jakimkolwiek innym portalu społecznościowym, ponieważ musicie ustawić swoje zdjęcie profilowe, napisać coś o sobie, podać swoje imię, swój wiek i tak naprawdę takie najważniejsze informacje, które mogą być wymagane przez rodzinę goszczącą, czyli na przykład Wasze alergie, Wasze. Wasze pasje, wasze umiejętności, zwłaszcza językowe, ponieważ, ponieważ jest to bardzo ważne, e, zwłaszcza jeżeli rodzina goszcząca nie mówi w języku angielskim. W moim przypadku poniekąd tak było, ponieważ e, w mojej rodzinie goszczącej jedyną osobą, która posługiwała się angielskim w takim naprawdę komunikatywnym stopniu była e, mama. Natomiast dzieci oraz tata yy, posługiwali się tak naprawdę tylko językiem hiszpańskim i, wiecie, takim bardzo, bardzo podstawowym angielskim, który opierał się po prostu na kilku słówkach i kilku zwrotach. Yy, dlatego to też jest bardzo ważna informacja dla wszystkich poszukujących oper, czy mówicie w danym języku. Równie istotną informacją jest to, czy posiadacie prawo jazdy. Ale jeżeli nie posiadacie, nie przejmujcie się tym absolutnie. Ja też go nie mam i nie stanowiło to żadnego problemu dla mojej rodziny goszczącej. Więc jest to tak naprawdę bardziej taki dodatek, takie udogodnienie i tak naprawdę wymagają tego głównie rodziny mieszkające gdzieś poza większym miastem, które wiedzą, że. Będą potrzebować kogoś, kto będzie w stanie dojechać do, do właśnie do centrum, w jakimś celu na przykład po zakupy. Ale nie jest to absolutnie żaden obowiązkowy wymóg. Kolejna istotna informacja to to, yy, czy jesteście skłonni pomagać w pracach domowych, o których powiedziałam wcześniej. Ponieważ są rodziny, które wymagają dużego właśnie takiego wkładu własnego w przygotowywanie posiłków, w sprzątanie, ale są również takie, które tak naprawdę chcą tylko i wyłącznie kogoś do pomocy przy dzieciach, kogoś do opieki, kogoś często do nauki dzieci. W moim przypadku również tak było, ponieważ ja pomagałam moim e, chłopcom, ponieważ e, było to dwóch chłopców z lekcjami. Z matematyką, angielskim i hiszpańskim, czyli po prostu jakby odpowiednikiem naszego polskiego w szkołach podstawowych. Kiedy już założycie sobie profil, uzupełnicie wszystkie informacje, to nie zajmuje długo, od razu mówię, mi zajęło około godzinki chyba, albo nawet mniej, wtedy możecie zacząć poszukiwanie waszej rodziny goszczącej. Polega to na tym, że po prostu w taką wyszukiwarkę wpisujecie wszystko, co was interesuje, czyli jakie państwa was interesują, jaki okres, czy, czy tak naprawdę można wybrać między miesiącem a dwoma latami, jeżeli się nie mylę. Również trzeba zaznaczyć, kiedy możecie zacząć, i dzięki tej wyszukiwarce wyświetlają Wam się wszystkie rodziny spełniające te wymagania. Co jest naprawdę dużym ułatwieniem, bo nie musicie po prostu szukać w takim morzu różnych rodzin, które mieszkają w zupełnie innych miejscach albo potrzebują kogoś na zupełnie inny okres niż wam pasuje. Opera World działa w dwie strony, i to nie tylko wy piszecie do rodzin goszczących, ale również rodzinki piszą do Was, pytając Was, czy właśnie na takich i takich warunkach nie chciałybyście, chcielibyście do nich e, przylecieć? W moim przypadku było właśnie tak, że ja pisałam do kilku rodzinek, z niektórymi miałam przez chwilę kontakt, próbowaliśmy jakoś się dogadać, że tak powiem, ale najczęściej nie zgrywały nam się terminy lub była jakaś bariera językowa, ponieważ e, ja w swoim profilu napisałam, że mówię, Takim bardzo podstawowym francuskim i bardzo podstawowym hiszpańskim, i niektóre rodzinki em, ten bardzo podstawowy francuski odbierały jako już taki, wiecie, poziom powiedzmy A2 plus B1, em, przez co pisali mi wszystkie wiadomości po francusku, i ja po prostu od razu wiedziałam, że sobie nie poradzę. Em, co więcej, dużo rodzin potrzebowało kogoś na dłużej niż dwa miesiące, a to było takie moje maksimum, ponieważ ja wyjechałam w trakcie wakacji, w trakcie tych wakacji po maturze, czyli najdłuższych w życiu tak naprawdę, ale jednak nie chciałam spędzać całych czterech miesięcy tego wolnego czasu jako oper, dlatego też właśnie określiłam sobie, że dwa miesiące to będzie moje maksimum. I tak mniej więcej po dwóch miesiącach od założenia mojego profilu odezwała się do mnie rodzinka z Hiszpanii. Od razu umówiłam się z nimi na wideo rozmowę. Mówiliśmy takim mieszanym angielskim i hiszpańskim, co było dosyć wygodne dla obu stron. I tak naprawdę od razu złapaliśmy na tyle fajny kontakt, że oni zaprosili mnie do siebie. A ja się po prostu zgodziłam, ustaliliśmy wszystkie szczegóły, i w ten właśnie sposób rozpoczęła się tak naprawdę moja przygoda. I tutaj rada ode mnie: ustalcie od razu wszystkie szczegóły z waszą host rodziną, ponieważ później możecie zostać zaskoczeni na miejscu, że coś nie zostało dogadane i coś wyszło inaczej. Ja na przykład od razu przedstawiłam mojej host rodzinie tak naprawdę wszystko, co powinni o mnie wiedzieć. Zaznaczyłam, że mam tatuaż, ponieważ po prostu wiedziałam, że są rodziny, które może, mogą nie tolerować takich rzeczy. I tak naprawdę od razu też dowiedziałam się wszystkiego o dzieciach, jak oni funkcjonują, jak żyją. Kilka tygodni przed moim wyjazdem, nawet moja host mama wysłała mi taki przykładowy plan dnia, żebym wiedziała, jak mniej więcej wygląda u nich taki typowy tydzień. Co było bardzo miłe z jej strony, bo mogłam się jakby wcześniej do tego przystosować i zapoznać w ogóle z takim ich trybem działania. I też dzięki temu po prostu lepiej się poznaliśmy. My mieliśmy cały czas też kontakt na WhatsAppie przed moim przyjazdem. Ona mnie dopytywała o różne rzeczy, zwłaszcza pod względem żywieniowym, ponieważ ja jestem wegetarianką i do tego jeszcze nie jem na biału, więc było to dla nich trochę wyzwanie początkowo, ale później, jak już em, mama, m, moja mama goszcząca poznała moje upodobania kulinarne, to tak naprawdę nie było żadnego problemu. Jeśli chodzi o jakąś taką papierkową e, część całej wycieczki, wycieczki, jeżeli można to tak nazwać, e, spisuje się taki formularz, gdzie podaje się swoje dane, e, jakiś numer kontaktowy i tego typu rzeczy. I to tak naprawdę wszystko. E, Oper w dużym stopniu opiera się na zaufaniu e, i po prostu wierzę w dobre chęci ludzi. Ja lecąc do mojej rodziny goszczącej, bardzo się bałam, nie ukrywam, I, i cała moja rodzina powiedziała mi, że to bardzo odważne z mojej strony, ponieważ tak naprawdę nigdy do końca nie wiadomo, kogo zastaniecie na miejscu. Dlatego też uważam, że ten kontakt przed samym przyjazdem jest bardzo ważny, żeby jak najlepiej się poznać i żeby po prostu w największym możliwym stopniu upewnić się, że nikt nie chce zrobić Wam krzywdy. Yhm. I że nie ma żadnych złych zamiarów w stosunku do Was, a, a także że po prostu Wasze oczekiwania są na takim samym poziomie, ponieważ to też może się bardzo rozminąć. Słyszałam różne historie na temat tego, jak dziewczyny przed przyjazdem wyobrażały sobie sytuację, a jak potem były niesamowicie rozczarowane, że jednak wszystko wygląda inaczej. Dlatego tak naprawdę ta komunikacja jest takim kluczem do sukcesu w tym przypadku. Kolejną istotną kwestią jest kwestia pieniężna, a mianowicie jak wygląda finansowanie wszystkiego na miejscu, jak wygląda finansowanie lotu. Ja za bilety lotnicze płaciłam sobie sama, ale na miejscu dostawałam już kieszonkowe, które jest generalnie obowiązkiem rodziny goszczącej. Są różne kwoty minimalne w zależności od państwa. Ale z reguły dostaje się więcej niż tę kwotę minimalną. Więc tak naprawdę to wszystko jest zależne od rodziny. Niektóre rodzinki zgadzają się również na finansowanie lotu, oper. W moim przypadku tak nie było, ale nie, nie uważam, żeby moje bilety lotnicze były jakieś bardzo drogie, zwłaszcza, że ja je kupowałam mniej więcej miesiąc przed wylotem. A z lotniska odbierała mnie już moja rodzinka goszcząca, więc nie musiałam się martwić kosztami za jakiegoś busa czy pociąg, więc to było naprawdę w porządku. Kieszonkowe na miejscu na spokojnie wystarczało mi na cały wyjazd, bo tak naprawdę zakwaterowanie, pożywienie i wszystkie najważniejsze rzeczy miałam na miejscu, więc tym zupełnie nie musiałam się przejmować i tak naprawdę te pieniądze. Były czysto na takie moje wydatki typu: jakieś wyjście na drinka, jakieś wyjście na coś do restauracji, jakieś słodycze, przekąski, pamiątki itd. A nawet udało mi się zaoszczędzić em, dosyć dużo, dzięki czemu później wyjechałam sobie jeszcze na trzy dni do Barcelony, ale o tym powiem za chwilę. Co do obowiązków na miejscu, w moim przypadku wyglądało to mniej więcej tak, że każdego dnia wstawaliśmy około godziny 9, czasem trochę wcześniej, czasem trochę później, i do mniej więcej godziny 15 zajmowałam się chłopcami. Eee, polegało to głównie na pilnowaniu ich na basenie, ponieważ mieszkaliśmy na takim wypoczynkowym osiedlu pod Alicante, w takiej mniejszej miejscowości. Gdzie właśnie było kilka, jakby takich bloków mieszkalnych z takimi letnimi apartamentami, i na zewnątrz były trzy baseny, i tam właśnie dzieciaki z okolicy spędzały tak naprawdę 90% dnia. Więc do moich zadań należało obserwowanie chłopców na basenie, zabawa z nimi, pomaganie z lekcjami, tak jak wspomniałam wcześniej. Nakrywałam również do stołu, i tak naprawdę. Spędzałam po prostu czas z rodziną. Dla nich, tak naprawdę, naj, najważniejsze było to, że dzięki mnie uczyli się języka angielskiego, co było bardzo widoczne, zwłaszcza po starszym z chłopców, który ma, ma 9 lat. Ponieważ, kiedy przyjechałam do, do nich, do domu, jego angielski był na takim bardzo, bardzo podstawowym poziomie niewiele rozumiał, praktycznie nic nie mówił po angielsku. A już mniej więcej po dwóch tygodniach zauważyłam, że mimo że nadal ma taką blokadę przed próbą mówienia po angielsku, to rozumie dosłownie wszystko, co do niego mówię. I zarówno dla mnie, jak i dla jego rodziców był to bardzo duży szok, ponieważ my w pewnym momencie rozmawialiśmy w ten sposób, że ja mówiłam do niego po angielsku, on mi odpowiadał po hiszpańsku i tak naprawdę oboje się uczyliśmy, co było świetnym rozwiązaniem. Mama dzieciaków, która przygotowywała się w ogóle wtedy do językowego egzaminu, żeby móc rozpocząć studia pielęgniarskie, również była zachwycona, ponieważ miała wreszcie codzienną motywację do używania tego języka. Zwłaszcza, że mój hiszpański nie był wtedy na jakimś rewelacyjnym poziomie, nadal nie jest. Ale tak naprawdę, właśnie ten miesiąc w Hiszpanii. Zmienił bardzo dużo, ponieważ bardzo się otworzyłam na naukę hiszpańskiego, a także nauczyłam się dużo więcej niż przez 3 lata liceum, co było dla mnie ogromnym szokiem, a także dla moich znajomych, którzy kojarzyli mnie tylko z tego, jak na hiszpańskim próbowałam cokolwiek zrozumieć bardzo często, a nie szło mi to najlepiej, ale tak naprawdę przebywanie wśród ludzi, dla których jest to język ojczysty. Jest najlepszą formą nauki, i będę to powtarzać wszystkim do końca życia. Codziennie po godzinie 15 był obiad, a po obiedzie siesta, czyli po prostu odpoczynek, i tak naprawdę właśnie od tego momentu mniej więcej miałam czas wolny dla siebie, więc było go naprawdę bardzo dużo. Chodziłam sobie na plażę, zwiedzałam tę małą miejscowość, spacerowałam, czytałam książki, robiłam tak naprawdę. Takie normalne rzeczy, a przy tym poznawałam naprawdę wyjątkowych ludzi i po prostu odpoczywałam. Więc nie mogę powiedzieć, że oper jako tak naprawdę poniekąd praca była dla mnie wyczerpująca, absolutnie nie. Odpoczywałam jak nigdy <laughs> i była to po prostu wspaniała przygoda. Wieczorem wracałam do domu na kolację. Pomagałam w przygotowywaniu jej, i tak naprawdę później znów miałam taki trochę czas wolny, mogłam oglądać telewizję razem z moją rodziną, goszczącą, albo robić coś sama. To już tak naprawdę wszystko zależało ode mnie. I tak mniej więcej wyglądał taki standardowy dzień. Było oczywiście mnóstwo wyjątków, i nie mogę powiedzieć, że każdy dzień był taki sam. Absolutnie nie. I teraz właśnie chciałabym tak naprawdę opowiedzieć Wam o takich różnych pojedynczych sytuacjach, wyjazdach, które urozmaiciły mi cały ten miesiąc, ponieważ tak naprawdę one były takim szczególnym elementem dla mnie. Z takich mniejszych rzeczy: na przykład, kilka razy zostałam poproszona o pójście po churrosy, czyli to takie smażone. Ciasteczka, powiedzmy, z ptysiowego ciasta zanurzane w czekoladzie. I oczywiście, żeby nie było za łatwo, musiałam poprosić o nie po hiszpańsku i po prostu dogadać wszystkie szczegóły, ponieważ nie jest to aż takie łatwe, jak się wydaje, z panem sprzedającym je w tym właśnie języku. Więc było to dla mnie duże wyzwanie, ale to jest coś, czego ja bardzo potrzebuję, jeżeli chodzi o naukę języka. E, takie wyrzucanie na taką troszeczkę głębszą wodę, że tak powiem, bo wtedy po prostu najlepiej jest mi się otworzyć i po prostu mówić, więc to było bardzo fajne. Jednego dnia wybraliśmy się w ogóle do innej miejscowości, również poczu rosy na śniadanie. E, I to był kolejny fajny, fajny aspekt, że robiliśmy dużo takich małych, nieplanowanych rzeczy. Czego ja na przykład z moją rodziną nie robię, więc było to dla mnie po prostu duże urozmaicenie. Któregoś dnia, również kiedy wróciliśmy z basenu z dzieciakami, moja rodzina goszcząca powiedziała nam, że jedziemy do znajomych na Grilla. I mieliśmy dosłownie 10 minut, żeby się szybko ogarnąć, i pojechaliśmy na Grilla do innej miejscowości, gdzie poznałam naprawdę fantastycznych ludzi. Którzy mówili po angielsku, więc też miałam możliwość e, doszlifowania tak naprawdę nie tylko hiszpańskiego, ale również angielskiego, co było świetne. E, I tak naprawdę nie wiem, czy kiedykolwiek poznałam bardziej życzliwych ludzi. Naprawdę byli dla mnie bardzo, bardzo mili, bardzo otwarci, zaprosili do siebie e, w przyszłym roku i po prostu. Widziałam, że ich intencje były takie, że chcieli, żebym poczuła się jak rodzina, co było w ogóle dla mnie niesamowite, ponieważ byli to ludzie, których widziałam pierwszy raz w życiu. Myśląc o takich właśnie nieplanowanych wyjazdach, któregoś razu dowiedziałam się, że jedziemy na 3 dni do Malagi, oddalonej o 5 godzin drogi od naszej miejscowości, i miałam tak naprawdę 20 minut, żeby się spakować. I wyruszaliśmy, spędziliśmy tam dwie noce, co było w ogóle naprawdę niesamowitym doświadczeniem, ponieważ ja nigdy wcześniej nie byłam w Maladze. Kolejną wycieczką była również wycieczka do takiego portu, którego nazwy już niestety nie pamiętam, ale tam płynęliśmy sobie takim małym wycieczkowym statkiem. Gdzie mogłam po prostu podziwiać wszystkie obiekty dookoła piękne morze, piękne plaże i to sprawiło, że jeszcze bardziej zakochałam się w Hiszpanii. I byłam bardzo wdzięczna całej mojej rodzinie goszczącej, a także w ogóle dziadkom chłopców, którzy okazali się być naprawdę świetnymi ludźmi. I mimo, że nie mówili absolutnie po angielsku, to zawsze znajdowaliśmy jakiś sposób, żeby się ze sobą komunikować, co też było strasznie fajne. I pokazało mi tak naprawdę, że niezależnie od języka, zawsze da się znaleźć sposób komunikacji z drugim człowiekiem. Byłam także w hiszpańskim kinie, a także w wielu restauracjach. Dzięki czemu mogłam poznać jeszcze lepiej kuchnię hiszpańską, co było wspaniałym doświadczeniem, ponieważ uwielbiam jeść i próbować nowych rzeczy. Spędzałam bardzo, bardzo dużo czasu wśród dzieci, ponieważ wiadomo, że oprócz dzieci mojej rodziny goszczącej na tym osiedlu były również ich koleżanki, ich koledzy. I tak naprawdę poznałam wszystkich, bawiłam się ze wszystkimi. Momentami nawet zajmowałam się całą gromadką, na przykład sześcio-siedmiu osobową. Byłam z nimi również na wyborach mis, dziecięcej mis i dziecięcego mistera miejscowości, co było naprawdę zabawne, ponieważ nigdy nie widziałam czegoś takiego wcześniej w Polsce. I tak naprawdę co najważniejsze, czułam się po prostu jak część ich rodziny. Miałam i do tej pory tak naprawdę mam bardzo dobry kontakt z hostką, tu, o któ której mogłam mówić tak naprawdę o wszystkim. Była dla mnie jak mama przez ten czas. Um, tak naprawdę wszyscy w tej miejscowości byli tak otwarci i życzliwi, że nikt nie dał mi odczuć, że jestem spoza ich kraju, że nie mówię do końca w ich języku. W żaden sposób nie by, nikt nie był do mnie po prostu źle nastawiony, co było dla mnie niesamowite, ponieważ w Polsce, jak wszyscy wiemy, często spotykamy się z jakimiś nieprzyjemnymi sytuacjami, może jest to nasz, nasz kraj, nasza ojczyzna. W Hiszpanii nie odczułam czegoś takiego ani razu, co było dla mnie naprawdę niesamowite. Nie wiem, czy kiedykolwiek czułam się tak bezpiecznie, chodząc nawet sama w środku nocy. Więc, tak naprawdę. Jeżeli kiedykolwiek usłyszycie, że Hiszpania jest niebezpieczna, albo że kobiety nie powinny tam jeździć same, w moim odczuciu jest to absolutna bzdura. Ale wiadomo, każdy ma inne doświadczenia. Na koniec mojej hiszpańskiej przygody postanowiłam jeszcze wybrać się na trzy dni do Barcelony z zaoszczędzonych pieniążków, które odkładałam, oraz z pieniędzy, które miałam jeszcze z Polski. W Barcelonie spędziłam 3 dni razem z dziewczyną z Węgier, którą poznałam na grupie na Facebooku. Świetnie się dogadałyśmy, naprawdę zwiedziłyśmy dużą część tego miasta, a przynajmniej odkryłyśmy ten taki jej prawdziwy urok, tak przynajmniej uważam. I z nowymi wspomnieniami mogłam wracać do kraju. Także podsumowując. Czy polecam oper? Tak, jak najbardziej. Uważam, że była to najlepsza przygoda w moim życiu. Trafiłam na świetną rodzinę goszczącą i nie zamieniłabym tej przygody na żadną inną, ponieważ uważam, że żaden obóz językowy, żaden zorganizowany wyjazd nie zapewni Wam takiej dawki nauki języka i takiej dawki po prostu wrażeń jak oper albo jakakolwiek. Organizacja, jakikolwiek program podobny do tego. Więc z całego serca polecam. I jeszcze z takich najważniejszych dla mnie, przynajmniej, rzeczy. Podsumowując, nie zrażajcie się, jeżeli znacie język tylko w niewielkim stopniu. Wszystkiego da się nauczyć. Po coś jest Google Tłumacz, z którego ja korzystałam bardzo namiętnie w Hiszpanii i nikt absolutnie się z tego nie śmiał, nikt nie patrzył na mnie krzywo. Ponieważ w ten sposób też się uczyłam. Nie zrażajcie się również, jeżeli dzieci nie będą Was słuchać, ponieważ wiadomo, że różnie z nimi bywa i też będą potrzebować na pewno czasu, żeby się do Was przekonać. W moim przypadku tak właśnie było. Kupcie sobie bilety lotnicze zawczasu, żeby później nie okazały się bardzo drogie, bo tak niestety też bywa. I nie wydawajcie wszystkich pieniędzy na głupoty, tylko zróbcie sobie fajną wycieczkę po zakończonej przygodzie z oper. Naprawdę mówię Wam, warto. I uważajcie na siebie. Sprawdzajcie wszystkie rodzinki, piszcie z nimi jak najwięcej, zdzwaniajcie się i po prostu bądźcie bezpieczni. I tak naprawdę to wszystko, co mogę Wam powiedzieć. Życzę udanych podróży i liczę na to, że. Moje rady i moje opowieści zachęcą Was do udziału w programie.